oszukujmy się, ani ja nie jestem Adele, ani to nie jest orkiestra symfoniczna. This is the end. Hold your breath and count to ten. Najbardziej bałam się, że będę nierozśpiewana, bo wstałam godzinę wcześniej i mam współlokatorkę, która wtedy spała i trochę nie chciałam jej śpiewać nad głową, więc w autobusie robiłam takie i ludzie byli tacy, o, co się dzieje? I've drowned and dreamt this moment. Kochacie Adele? Ja byłam trochę zszokowana i to jest chyba ostatnia muzyka, po jaką sięgam, więc było to dla mnie bardzo duże wyzwanie, żeby przetrawić tą muzykę przez mój styl, pozmieniać tak, żebym dobrze się w niej czuła. To jest zupełnie coś nie na nasz skład. Wiolonczela, gitara elektryczna i syntezatory, które Lilka pisze, to nie pasuje zbytnio do utworu, w której jest orkiestra symfoniczna, ale udało się Lilce to tak zrobić, żeby to jednak fajnie zabrzmiało, troszeczkę tam pozmieniać, dodać swojego pierwiastka. Też była po angielsku, co było dla nas dużym wyzwaniem, bo my śpiewamy tylko po polsku, interpretacyjnie i żeby odnaleźć moją barwę głosu w innym języku, bo to jednak jest zupełnie co innego. Skyfall is where we start. Pamiętacie może, co chcieliście wtedy robić w życiu w 2012 roku? Ja chciałam być pisarką i nauczycielką polskiego, a jestem reżyserem dźwięku i śpiewam. Może to nie tak daleko? Ja wtedy byłam w podstawówce i już grałam na wiolonczeli, ale no nie powiedziałabym, że byłam wtedy już zdecydowana, że chcę to robić. I na pewno dopiero teraz odkrywam, jak bardzo uniwersalna jest wiolonczela. Wtedy również byłem w podstawówce, o ile dobrze pamiętam. I właśnie wtedy zacząłem grać na gitarze i rodziło się powoli to marzenie, żeby zostać tym gitarzystą, muzykiem. I udaje mi się to powoli w jakimś tam stopniu realizować. Ogólnie covery to nigdy nie była moja działka, bo zawsze uważałam, że moje autorskie piosenki, lepiej je rozumiem, więc lepiej będę je śpiewać, ale nauczyło mnie to totalnie kreatywnego myślenia. Tworzenie podkładu, pod który graliśmy, czyli syntezatorów i perkusji do tego coveru, było dla mnie bardzo trudne. Długo siedziałam i myślałam, jak to zrobić. Piosenka Cień, którą wykonaliście dzisiaj na nagraniach, nie jest jeszcze dostępna na YouTubie i można powiedzieć, że był dzisiaj jej debiut w studio. Dlaczego akurat tę piosenkę zdecydowaliście się wybrać? Myślę, że ma najfajniejszy charakter i jest taką dawką rozluźnienia na te trudne czasy. Opowiada historię miłości. Wiadomo, że piosenki o miłości są najfajniejsze. Znajdują cień, to twój cień, gdy do... Który to wasz raz w studiu nagrań jako zespół? Pierwszy raz jesteśmy w studiu i jest to dla nas zupełnie nowa sytuacja. Ja się stresowałam, bo właśnie nigdy w takim studiu nie nagrywałam, plus ciężko jest się odnaleźć z tą wiolonczelą w studiu, mając słuchawki na uszach, jakoś tak to nie jest dla mnie naturalna sytuacja. Dogonić twój cień. Jaki był wasz cel, który chcieliście osiągnąć podczas dzisiejszych nagrań? Żeby nie zatracić emocji, bo wydaje mi się, że łatwo w stresie tak po prostu już jechać na jakimś takim trybie zapasowym. Myślę, że wszyscy trochę po trochu mamy tego autopilota, który w stresie jednak jest zdradziecki. Mi trzeba pruczka, bałka nieba. To było jedno z moich najlepszych doświadczeń studyjnych. Też ta muzyka, którą graliśmy, mi się podoba po prostu.